Cześć. Niektórzy może nie wiedzą, ale stworzyłem dla Was taki szablon, template do pisania scenariuszy przy pomocy sztucznej inteligencji. Jest to zupełnie darmowe. Miałem takie dłuższe wideo pokazujące ten template, on jest w języku angielskim, ale teraz pomyślałem, że dam dla Was osobne wideo, jak przerobić ten template na język polski. Ta część była już w tamtym wideo, ale teraz jeszcze raz, gdybyście chcieli używać po polsku, to ta sztuczna inteligencja też potrafi generować treści i scenariusze, nawet całe sceny, scenariuszy wraz z dialogami po polsku. Wystarczy podać temat, bohatera, antagonistę, o czym jest historia. Wygeneruje Wam wedle danej struktury scenariuszowej. Także zapraszam do obejrzenia teraz poradnika, jak przerobić ten template na język polski. Kilka słów, jak zmienić ten template na polski, bo generalnie można też korzystać z tego AI tutaj po polsku. Mam nadzieję, że obejrzeliście to, co mówiłem po angielsku i wiecie już mniej więcej, jak korzystać. Tak jak mówiłem, można włączyć sobie tłumaczenie, polskie napisy z automatycznego tłumaczenia, bo jest subskrypcja po angielsku i można mniej więcej zrozumieć, co ja tam gadam, jeżeli ktoś nie zna angielskiego, a myślę, że większość moich widzów zna, tylko po prostu wam się nie chce pewnie słuchać. No ale właśnie, jak teraz to zmienić, bo jak widzieliście, tu mamy różne te struktury, tu możemy wpisywać pomysły, z których to nam będzie generowało scenariusze, ten template, czyli no, o czym, postać, cel, antagonista i jaki typ mediów, no tego nie musicie sobie tłumaczyć, chyba że Google Translator sobie tutaj włączycie, żeby na bieżąco wam przetłumaczył jakby też to, co tutaj wpisać, jeżeli ktoś nie zna zupełnie angielskiego. Ale najważniejsze jest to, co tutaj zrobić, jeśli chodzi o no to wygenerowanie tych rzeczy, tak? No bo tutaj coś nam nie generuje już. No bo jak widzicie, to tutaj generuje w języku angielskim. Więc to, co trzeba zrobić tak szybciutko. Tutaj w każdym z tych okienek mamy opcje, prawda? Możemy sobie, jeżeli skopiecie to do siebie, to będziecie mieli dostępne te opcje. I teraz wystarczy tutaj wziąć Edit AI i zmienić ten prompt, tak? I teraz, co jest istotne? Nie na końcu, tylko na początku tutaj piszemy Write in Polish language, tak? Bo pisze nam napisze, co trzeba wpisać dokładnie. Write in Polish language a creative story, tak? I teraz tu weźmiemy regenerate i powinno zadziałać. Nie zawsze zadziała, nie zawsze się domyśli, że ma to po polsku napisać, ale część napisze po polsku, część nie, no różnie to bywa. Natomiast no, to jest taki najszybsza metoda. Tak, widzicie, jest. Przedstawiając ustawienia i głównego bohatera Jana, gangstera, który miał kontrolę nad swoim życiem. Jan poznaje Kate, piękną policjantkę, której się zakochuje od pierwszego wejrzenia. No, potem mamy akt drugi. Antagonista przystępuje do działania, atakuje Jana, stawiając na jego życie i bliskich. No i wszystko jest po polsku. Czyli taka drobna zmiana, żeby było po polsku, ale tak naprawdę żebyście mieli wszystko po polsku, to by trzeba było wszędzie to pozmieniać, czyli tu tak samo write i po write zawsze, in Polish language, ale jest na to prostszy sposób, tylko trochę bardziej upierdliwy, ale powiem tu też drogę na skróty, no to tutaj jest the Your Storyful Outline Database i tutaj tak naprawdę jest cała ta treść, ale teraz, żeby nie musieć klikać w te wszystkie miejsca, to wystarczy tutaj zmienić, może trzeba dodać write in Polish. Tak, czyli dodałem jeszcze na końcu Write in Polish i to pomogło, jak widzicie tutaj. Więc wszędzie po prostu ręcznie sobie zmieńcie te prompty, być może tu nawet wystarczy na końcu wszędzie dać to Write in Polish. Tu od razu mamy podgląd, więc widzimy. I tak samo tu. I tak samo tu. Write in Polish, tak? I z kropką. I wtedy ta kropka jest dość istotna. Także po prostu ręcznie sobie zmieniajcie te prompty. Możecie sobie kombinować też różne te prompty, ten template jest otwarty i tak samo tu napisaliśmy na początku, więc to zadziałało na początku, nie zawsze działa na początku, trzeba kombinować z tymi promptami i tak naprawdę tu mamy wszystkie prompty już rozpisane. Jeżeli mamy to tutaj, to widzicie, w niektórych miejscach to zadziałało, w niektórych jeszcze się nie odświeżyło. Jeżeli chcemy, to bez sensu klikać na każdą z tych kart, możemy zmienić zawsze widok rzeczy w kodzie można zmienić. Zmieniamy sobie na table i tak naprawdę tutaj znowu zmieniamy ten prompt, tak? Czyli jeszcze jeden prompt w structure details wystarczy zmienić. Na końcu dodać write in Polish, tak? I mamy język polski. Czyli po prostu trzeba ręcznie pozmieniać te prompty, dodać po prostu, żeby on pisał po polsku. Można to dodać w tej formie, w jakiej ja dodaję, czyli po angielsku mówię, żeby pisał po polsku, albo po polsku napisz po polsku. I też powinno zadziałać, tak? Widzicie? Napisz po polsku, wystarczy, że dodacie do promptów. No i analogicznie można to zrobić też
w tych innych miejscach, czyli na przykład w edytorze, no to tak samo, te wszystkie rzeczy, które tutaj macie w edytorze, na przykład tu jest do stworzenia to, co stworzył tutaj już sceny, to tutaj mamy z kolei change prompt i tak samo tu, po kropce napisz po polsku. Tak? I create. No i piszę po polsku, nie? Pomijam, że nie piszę scenariusza, no ale to różnie bywa z tym. I tak samo wszędzie indziej po prostu zmieniacie sobie te prompty. Albo write in Polish, albo napisz po polsku. I po prostu on wtedy, o, teraz pisze sceny, także jest super. I tak samo z tymi innymi miejscami, czyli na przykład prezentacji, to tak samo tutaj po prostu wchodzimy w prompt, tak? I dodajemy, żeby pisał po polsku. Nie tłumaczcie tego, wystarczy dodać, żeby pisał po polsku i możecie z tego template'a korzystać w naszym ojczystym języku. Także zachęcam do pobierania tej templatki. Ona jest dostępna w galerii kody, koda StoriesCry. Do kody jest bardzo łatwo się zalogować przez Google'a, wystarczy. Ja tam mam akurat konto edukacyjne, ale można przez Google'a. Także zapraszam. No i jak widzicie, template jest nadal dostępny. Można go sobie pobrać bez problemu. Link tutaj podaję albo na moim blogu notatnikreżysera.pl i możecie tam tylko wpisać swoje imię i maila, żeby dostać bezpłatną, profilowaną dla Was kopię dokumentu, który możecie wyedytować jak chcecie, używając tego AI do konstruowania opowieści. Mało tego, osoby, które zapiszą się tam na ten template, dostaną też prezent. Otóż nie mówiłem tego jeszcze, ale szykuję e-booka, poradnik pisania scenariuszy w pigułce, ale bez pigułki. I będzie to format e-booka już niebawem. Myślę, że no może jeszcze w tym miesiącu, najpóźniej w przyszłym. Osoby, które się zapiszą, dostaną 20% zniżki na tego e-booka, a także dodatkowo pełen ten template, pełen ten szablon w języku polskim tylko dla osób, które kupią e-booka. Tam będą też cyfrowe fiszki rozszerzone, nie tylko te, które mam na blogu do pobrania za darmo, ale też w wersji rozszerzonej, oczywiście cyfrowe takie karty opowieści, które możecie sobie powiesić na ścianie, konstruując swoje historie. Także zapraszam do zapisania się na stronie tego szablonu, tego template'a koda.io. Link jest tutaj w opisie oraz na blogu notatnikreżysera.pl. Zapraszam, trzymajcie się, no i trzymajcie też kciuki, żebym szybko napisał, skończył tego e-booka dla Was. Będzie tam też o sztucznej inteligencji, ale nie tylko. No, o naszej własnej, jak używać w pisaniu też. No to zapraszam do korzystania. Pełni darmowy szablon. Hej!